Siemanko, witam na kanale. Długo oczekiwany odcinek z obróbką okien dachowych. Dobra, to będzie taki pierwszy odcinek, bo to podzielę to na dwa odcinki albo trzy. Zacznijmy od tego, jak można sobie obrobić okno dachowe, albo jak najczęściej się to robi, nie? Momencik. Powiedzmy tak, taki tutaj drobny rysunek, nie? Załóżmy tak, to jest sufit, to jest skos. I tutaj mamy, powiedzmy, okno. I tak jak tutaj mamy w tym przypadku dosyć nisko osadzone okno, dlatego w tym przypadku poddasza dolna szpaleta będzie pod kątem prostym, a górna szpaleta będzie pod kątem lekko nachylonym. Można też ewentualnie, jak ktoś chce, może sobie zrobić w taki sposób, że się robi taki węgarek i później robi się to poziomo. No jest więcej roboty, więcej kłopotu. Prościej jest zrobić tak, żeby zrobić to pod lekkim kątem. Nie polecam robienia górnej szpalety okna dachowego w taki sposób, żeby od samej krawędzi okna jechać tutaj płytą gipsową w poziomie, ponieważ tutaj później w tym miejscu jest bardzo mało izolacji. Lepiej zrobić sobie tak, powiedzmy, po środku. Załóżmy, jeśli tu jest kąt prosty, tu jest poziomo, to zrobić to sobie po środku. Będzie tutaj więcej izolacji w tym miejscu, a i będzie troszkę więcej światła wpadało w ciągu dnia do pokoju. No, światło ma swoje zalety i wady. Wiadomo, będzie troszkę jaśniej, ale w lecie na przykład więcej światła wpadającego do pokoju, no to goręcej w tym pokoju, nie? Dobra, przejdźmy do konstrukcji. Tu jest wstępnie już zrobiony tak jakby pierwszy etap. Tak jak na wcześniejszym filmiku było to pokazane, tutaj były wypoziomowane wszystkie profile CD po całej długości. Normalnie do płaszczyzny skosu wypoziomowane, tak? Co robimy później? Później robimy coś takiego, że bierzemy sobie kawałek płyty gipsowej. Tylko tutaj, żeby była krawędź oryginalna i tutaj pod kątem prostym. I robimy tak, że te profile CD, które są na środku okna, przecinamy sobie je centralnie na środku okna. Czyli ten profil i ten profil. Te trzy profile, tak jak tu jest na przykładzie, które są na środku okna, były przecięte na środku. Ważne, żeby sobie zabezpieczyć okno, żeby jak tniecie profile przy oknie, żeby Wam iskry nie poleciały na szybę, bo może być kłopot. Jak mamy przecięte te profile, które będą tak czy tak obcinane, to wtedy łapiemy sobie, dociągamy do ściany, łapiemy sobie pchełkami te profile. Tak samo łapiemy pchełkami profile, które będą wykorzystane do dolnych krawędzi okna. Później bierzemy sobie, tak jak mówiłem, kawałek dociętej płyty. Tutaj ważne, żeby ta krawędź była oryginalna pod kątem prostym. Wkładamy ją sobie tutaj do okna tak, żeby tutaj końcówka tej płyty była na równo z zewnętrzną stroną płyty, która będzie wchodzić tutaj do tego, do tej wnęki. I tutaj, żeby nam dolegała, chodzi po prostu o przeniesienie tego kąta prostego. Robimy to w ten sposób, przenosimy sobie tutaj, zaznaczamy sobie pisakiem. I tak w jednym rogu, w drugim rogu, tak samo u góry, tam gdzie będzie lekko nachylony kąt. I w czwartym rogu. Jak mamy zaznaczone tutaj, tak jak widać, te kreski, bierzemy sobie poziomicę. Te profile środkowe były przecięte tylko na środku. Przykładamy sobie poziomicę do tych kresek tutaj i tutaj na końcu. Zaznaczamy sobie kreską pozostałe profile, które będą obcinane. Obcinamy je i wkładamy kawałek udeka. Udeka robimy tak, że docinamy go sobie w ten sposób. Tutaj nam nachodzi, tutaj możemy go sobie zawinąć i tak samo tutaj do kreski, tutaj wchodzi, tu wchodzi, tu wchodzi
i tam do kreski. I tak samo z drugiej strony. Najprostszy sposób. Są też takie zestawy do obróbki okien dachowych Rigipsa, ale są tak cholernie drogie, że to się kompletnie nie opłaca. A tutaj wystarczy dwa kawałki UDK i mamy praktycznie to samo. Tak jak tutaj na przykładzie tego poddasza, w związku z tym, że to okno jest dosyć nisko w stosunku do ścianki kolankowej, no to za bardzo się tutaj tej dolnej szpalety okna nie dało zrobić pod żadnym jakimś tam spadkiem, więc tutaj robię poziomo dolną szpaletę, górną szpaletę pod lekkim kątem, tak jak to widać. Nie jest ona w poziomie po to, żeby tam było więcej izolacji. Co tu więcej? No tak to teraz wygląda. Następnie będziemy tutaj przenosić ten poziom na krokwie, kręcić udeki do krokwi, wstawiać cedeki na dole, u góry, przyklejać folię paroizolacyjną, wypuszczać ją i później docinać płyty na szpalety i tyle. Dobra, więcej w następnym odcinku. Pozdrawiam.